Drogi internecie, czy ty pozwolisz mi dzisiaj jeszcze zrobić transmisję, czy nie pozwolisz mi? No, rozkręca się, wracamy do gry? Nie wiem, czy wrócimy do gry. Pomimo dobrych chęci, moi drodzy, wracamy do gry. Wybaczcie za te przerwy. Mam nadzieję, że nie poszliście spać jeszcze. Ale niestety, taka jest specyfika nadawania z Afryki. Że nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Dobra, dajcie znać w komentarzu, dajcie znać na czacie, czy jesteście, bo nie wiem, czy jesteście. I nie wiem, czy mogę do was mówić. Sobie odpalam. Okej, widzę, że są pierwsze komentarze chyba. Puf. Tak, tak jest. Działa. Słuchajcie, działa. Działa, no. Super. No dobra, wracamy do tematu. Ewa mnie zaskoczyła. Nie wiem, w którym momencie na tamtej transmisji przerwało, ale tak, Ewa mnie zaskoczyła. Pozdrawiam cię, Ewuś, raz jeszcze i raz jeszcze życzę, żeby Dzidzia się rozwijała dobrze. Ewa zapytała, czy będę chrzestnym jej nowego dziecka. Moja filozofia względem tej prośby. To jest piękna prośba. W ogóle moje serce się... aż mi się tak ciepło zrobiło na sercu, bo to jest duże wyróżnienie. To jest duże wyróżnienie, ale też duża odpowiedzialność. I uważam, że ojciec chrzestny bądź matka chrzestna to osoby, które są blisko was. Dlaczego? Dlatego, że ojciec chrzestny, z mojego punktu widzenia, nie wiem, jakie wy macie do tego podejście, ale kiedyś ojca chrzestnego bądź matkę chrzestną brało się po to, żeby w razie czego, gdyby zabrakło rodziców, to ojciec chrzestny bądź matka zajmą się tym dzieckiem. I biorąc pod uwagę, że no niestety nie znamy się osobiście, nie wiem, gdzie mieszkacie, to ta moja intensywność przebywania, obcowania z dzieckiem, bądź z wami, byłaby naprawdę mocno ograniczona. Więc ten szlachetny tytuł ojca chrzestnego, Ewuś, twojego nowego dziecka, musi przypaść osobie, która jest blisko was, która was zna, która będzie wiedziała, co jest dobre dla twojego chłopca, syna, bądź córki. Ale naprawdę zrobiło mi się bardzo, ale to bardzo miło. No i słuchajcie, jak teraz wywali transmisję z Afryki, to ja już nie odpalam drugi raz. Trzeci raz, bo to odpaliłem teraz drugi raz. Ja cię kręcę, no widzę tutaj w ogóle przepływ danych jest na czerwono i ja to widzę. A wy to pewnie słyszycie, bo są delikatne pewnie zakłócenia. Pamiętajcie o tym, żeby przy drugiej transmisji też zostawić łapeczkę i komentarz tutaj na czacie, bo to jest szalenie ważne. Tymczasem ja odpalam sobie tutaj też transmisję i tutaj będę sobie czytać wasze komentarze na czacie, ale póki jeszcze przeczytam komentarze na czacie, gdzie prawdopodobnie zostawicie jakieś pytania. Możliwe, że nie odpowiedziałem z tamtego live'a na pytania, więc przeklejcie tutaj to pytanie, powtórzcie, bo no coś się wysypało. Słuchajcie, teraz odpowiem na kilka pytań, które zostały zostawione pod odcinkami ostatnimi. W przeciągu najbliższego, załóżmy, miesiąca. Tak sobie poskroluję i spróbuję sobie wybrać jakieś takie powiedziałbym troszkę randomowe, przypadkowe pytanie, na które nie zdążyłem odpowiedzieć pod odcinkiem, ale na które odpowiem wam teraz. Czyli osoby, które piszą komentarze pod odcinkami, na jak to daleko, to mają szansę na to, żeby usłyszeć odpowiedź.
Ale dziękuję Wam za to, że piszecie, bo to, pamiętajcie, to jest naprawdę motywujące. Ty, co to tak, co to w ogóle koniec świata, ty? Czekajcie. Czytam. Pytanie, czekajcie, bo ja tutaj mogę tak, szukaj z moją odpowiedzią, lalala. Tutaj opublikowane, o, jest taka opcja, zawierają pytania. Czekajcie, jak wy mnie męczycie o te szczepienia? Widzę tutaj Afryka, kierowniku, na coś jeszcze piłeś, Kazachstan, na coś jeszcze piłeś. Wejdźcie na bloga jaktodaleko.pl, poszukajcie tam artykuł na temat szczepień. Przecież tam wszystko jest. A wy, lenie śmierdzące, tutaj pytacie. Czy dobrze słyszałem, że Hania jest z zachodniopomorskiego? Tak, Hania jest z... pochodzi z okolic Domasławic, a dokładnie z okolic Darłowa, a dokładnie z Domasławic. Z Darłowa i z Domasławic w sumie. No. Ktoś pyta, czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej są takie same drzewa jak w Polsce. Powiem Wam, że niektóre gatunki się powtarzają. Takim dość ciekawym gatunkiem, który się powtarza, na przykład, który można dostrzec w Afryce, to jest modrzew. To jest, moi drodzy, nie modrzew, ale modrzew też widziałem. Tuja. Chociaż nie polecam Wam sadzenia tuj, bo tuja to jest takie, powiedziałbym, cmentarne drzewo. Krzew, drzewo, w sumie drzewo. Z internetem problem, czy jedliśmy fufu? Oczywiście, że jedliśmy. Słuchajcie, ktoś tutaj zawędrował do tej serii z tego, z Chin, gdzie jeszcze byłem taki młody. No i tutaj widzę, że ten, że takie ciekawe komentarze dotyczące tego, jak wyglądam, bo nie ma co ukrywać, od 2016 roku zmieniłem się, mam brodę, nie mam włosów tylu, jak miałem kiedyś. No, więc taka sytuacja. Dobra, odpalam sobie, moi drodzy, odpalam sobie komentarze. Odpalam sobie Wasze komentarze tutaj teraz, dla odmiany. No i dobra, idziemy. Czy zgolisz brodę? Krzychu pyta. Nie zgolę, Krzychu. Dobrze mi z nią. Powiem Ci, że czuję się bezpiecznie z nią, jak obieram kierunki... Jak obieram kierunki trudne mentalnie i fizycznie. Dobra. Wiadomo, o co chodzi, nie? Kto oglądał serię z Afganistanu, ten wie, o co chodzi. Tomasz, zastanawiałeś się nad robieniem fotografii portretowej podczas podróży? Jarosław pyta. Tak, kiedyś, Jarosławie, zastanawiałem się nad tym. Niemniej jednak w życiu nie można robić wszystkiego. I w podróży tak samo nie da się robić wszystkiego. Musisz wybrać. Albo stawiasz na fotografię uliczną, albo stawiasz na fotografię portretową, albo stawiasz na robienie filmów, albo stawiasz na robienie dokumentów, albo stawiasz na robienie reportaży, tak jak ja postawiłem. Moje filmy to są reportaże. Nie robię dokumentów, bo nie czuję tego, wolę przekazywać na filmach ekspresję, wolę przekazywać to, co dzieje się tu i teraz. Dokumenty są pochłaniające, fotografia jest moim takim konikiem. Lubię fotografię,
ale fotografia, nie widzę dla siebie takiego potencjału w tworzeniu portretów. O, może w ten sposób, bo we wszystkim, co robimy, musimy widzieć jakiś cel, musimy widzieć potencjał, musimy widzieć światełko w tunelu. O, dziękuję Karolu za życzenia zdrówka. Bartłomiej pisze, że powinienem być ojcem chrzestnym. Jest pan mądrym i porządnym człowiekiem. Dziękuję Bartłomieju, to bardzo miłe. No i staram się być najlepszym ojcem chrzestnym, jakim mogę być dla swojej chrześniaczki Mai, którą serdecznie pozdrawiam, która ma już ponad 4 lata. Idziemy dalej, idziemy dalej. Czekaj. Dlaczego robisz live'a tylko jak ci kasy trzeba, a bez zbierania pieniędzy nawet się nie pokażesz? Wiesz co, włączam live'a i włączam zbiórkę. Jak ktoś ma ochotę wesprzeć, to po prostu wspiera. Jeżeli ktoś nie ma ochoty, ten nie wspiera. Więc tutaj nie ma w ogóle ku temu żadnych dywagacji. Czy włączenie live'a bez zbiórki jest lepsze? Nie uważam. Czy z Afryki da się głosować w wyborach samorządowych? Dobre pytanie. Kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę, nie mam pojęcia. W wyborach prezydenckich na pewno. Ale czy samorządowych? Czekajcie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie no, wybory samorządowe, do samorządu. Kurczę, pokręciło mi się, wiecie? Wybory prezydenckie na pewno się da. Tam, gdzie jest ambasada polska, to tam możesz zagłosować. Ale czym się różnią wybory samorządowe? Ktoś może mi to napisać? Bo nie wydaje mi się, że wybory prezydenckie są wyborami samorządowymi. Ale ktoś może mi to zaraz wytłumaczyć pewnie. Ktoś lepiej się zna na polityce niż ja, bo ja w sumie na politykę czasu nie mam. Dobra. Może Witek mi wytłumaczy, bo Witek zadał pytanie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Powiedz kierowniku, jak sobie radzicie z higieną osobistą, zwłaszcza szefowa. Kobietom jest znacznie trudniej. No tutaj Wanda, szefowa, powinna się wypowiedzieć, ale z tego, co wiem, no to Haneczka nie ma najmniejszych problemów z utrzymaniem higieny. Oczywiście jest to trudniejsze, ale jest to do zrobienia spokojnie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobra, sobie zaraz zobaczę pytanka. Przejdę sobie teraz do pytań pod filmami. Kierowniku, a co z twoimi goździkami? Trzymasz się tej dalej diety? Oczywiście. Pamiętajcie, goździki są zawsze ze mną. Goździki to nieodłączny element podróży. Wyobraźcie sobie, że napisała do mnie Wicka pod ostatnim odcinkiem. Napisała, że, bo ostatni odcinek był z miasta Kumasi, o złocie. I napisała do mnie Wicka i napisała: Polka, pozdrawiam kierowniku, oglądamy cię z moim mężem Gańczykiem, który pochodzi właśnie z Kumasi. Wyobraźcie sobie, jaka sytuacja. I koleżka obejrzał swoje miasto rodzinne na vlogu, jak to daleko. I teraz zobaczmy. Ktoś pisze, żeby Haneczka pochodziła z kamerą i ponagrywała vloga. Powiem wam, że Haneczka pojawia się na vlogach wtedy, kiedy chce,
ale nie ma ochoty na to, żeby kręcić całego vloga, więc tutaj musimy zachować pełen szacunek do Haneczki, zdania. Kierowniku, czy znajdę jeszcze gdzieś twoją książkę papierową? Niestety nie. Cały nakład został wyprzedany. Kiedy będzie kolejny? Nie wiadomo. Kierowniku, kiedy napiszesz książkę o podróży po Azji Centralnej, m.in. po Afganistanie? Ewuś pyta. Wiecie co? Nie wiem jeszcze. Nie wiem. Napisanie książki wiąże się z dużą absorpcją czasową i z ostatnią książką, którą napisałem, Ludzie Drogi, zajęło mi to 12 miesięcy, więc teraz zobaczcie, jak 12 miesięcy zebranie materiału, później napisanie, później korekta, później zlecenie tego wszystkiego, ogarnięcie całej logistyki, to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Ogromne. O, wybory samorządowe. Witek pisze, że oddaje się tylko i wyłącznie w miejscu zameldowania. Jako, że wybory odbywają się na terenie danych jednostek samorządowych terytorialnego, samorządu terytorialnego, nie można oddawać głosu w innym miejscu. No, powiem wam, że ja tu z polityką to jestem. No, dziwi mnie w ogóle, dziwią mnie te podziały, te startowania do wyborów samorządowych. To wal. Pomijam. Bardzo często są tam osoby, które nie powinny w ogóle być tam, ale no, pomijajmy to, pomijmy ten temat. Idziemy dalej. Czekajcie, włączę sobie teraz czat na żywo, będę sobie tak mieszać. Zobaczę, co tam. Kierowniku, czy wrócą koszulki do komunikacji? Oczywiście, że wrócę. Jak teraz wrócę z Afryki, moi drodzy, to się nad tym pochylę. Troszkę zaniedbałem temat koszulek, nad czym ubolewam. Ale tak, wrócą. Czekajcie. Idziemy. Ktoś tu pisze tak, prawda to jest, czy w Afganistanie nie da się bez brody być, ogolonym być nie można. Da się, wszystko się da, tylko chodzi o to, żeby w podróży, podczas robienia odcinków, zmaksymalizować możliwość zrobienia różnego tematu, w sensie, bo to nie chodzi o to, żeby komuś udowadniać, że można pojechać do Afganistanu bez brody. Można pojechać bez brody, możesz pojechać tam, nie wiem, w majtkach i cały Afganistan przejść w majtkach. Tylko cały szkopuł jest w tym, żeby w jakimś stopniu się dopasować. Pokazać, że jesteś gościem, który respektuje ich, podąża troszkę ich tokiem myślenia. Więc to jest cały szkopuł. Karol pisze. Miód na moje serce. W porównaniu do innych YouTuberów jesteś mega gość, nie przeklinasz i twoje treści są rewelacyjne. Super, że zabrałeś Hanią do Afryki. Karolu, bardzo dziękuję, to bardzo miłe. I naprawdę powiem wam, że faktycznie kierowniczy język, narracja na kanale Jak to daleko? Mija się kompletnie z przekleństwami. A co za tym idzie? Oglądają odcinki i relacje na żywo młodzi ludzie ze swoimi rodzicami, którzy mają 6 lat, 7 lat, 8 lat, 10 lat. I powiem wam, że dzieci, które to oglądają, łapią inspirację. I kto wie, może zostanie w ich głowie. Fakt podróżowania, takiego powiedziałbym przygodowego, może kiedyś zapragną tak podróżować. A co za tym idzie, najważniejsze, ich taka perspektywa, postrzeganie świata, dalekiego świata, jest znacząco szersza niż przeciętnego ich rówieśnika w szkole. Bo rówieśnicy w szkole może oglądają Minecrafta, może oglądają jakieś filmiki z kulkami, z testowaniem napojów, nie wiem, kolorowych wycinanek.
A młody człowiek, który ogląda taką Afrykę czy też Afganistan, stawia sobie masę pytań, bo wiele rzeczy, wiele tematów poruszanych na odcinkach są dla niego, dla tego młodego człowieka, ale nie tylko dla młodego człowieka, są nowe, więc pobudzają nowe części mózgu. Więc to jest dobre, to jest dobre. Cieszę się, że oglądacie ze swoimi dziećmi. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, pogłaszcie pulpeta i czarka. Czarki na was patrzą. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Czekaj, bo to jest fajne. Erf. Czy nie idziesz zbyt ostro? Ja od samego patrzenia na wasze posiłki prawie dostaję biegunki. Słuchajcie. Tutaj nie ma, a autentycznie z posiłkami w Afryce nie ma lekko. Albo jesz to, co jest, albo zdychasz. Co ja mam powiedzieć? To, że to nie wygląda dobrze, to nie znaczy, że człowiek ma być głodny, bo ogólnie można pojechać w podróż, można pojechać w podróż i podróżować sobie. Powiem na przykładzie Polski. Można pojechać do Warszawy, później z Warszawy do Poznania, później z Poznania do Krakowa i z Krakowa do Lublina, a z Lublina później do Gdańska i z Gdańska później do Szczecina. Tak można podróżować i na tej trasie na pewno będzie lepsze, smaczniejsze, lepiej wyglądające jedzenie. Ale to będzie taka trasa, powiedziałbym, no taka, wiecie, utarta trasa. A jak chcesz pójść poza szlakiem, no to musisz wziąć na klatę po prostu fakt, że będzie tam jedzenie, które jedzą lokalni i że możecie po prostu najzwyczajniej w świecie to jedzenie pozamiatać na amen. I tyle. I bierzesz to na klatę i lecisz. Ja powiem wam, że jak jadę do jakiegoś dużego miasta, to ja szybko zapominam, bo ten Big City Life, to życie w dużym mieście, to jest coś, co jest coś powtarzalnego bardzo. Ludzie chcą być bogaci, ludzie chcą znaleźć pracę, ludzie chcą dostatniego życia w tym dużym mieście. A się okazuje, że duże miasto jest największym wyzwaniem, jakie może być. Ja tu trochę ich nawracam i mówię: mordo, ty nie idź do miasta, zostań na wiosce. Rób tutaj pieniądze, bo tutaj są pieniądze. Nie rzucisz ziarno, spluniesz i rośnie ci palma. Ale oni tak nie kminią. Oni tak nie kminią. Pamiętajcie, zostawcie łapkę! Łapeczkę! Idę dalej. O, Małgorzata Muchowska, pozdrawiam serdecznie. Jak wyobrażasz sobie swoje życie za lat 10? Pozdrawiam Haneczkę i kibicuję wam obu. Bardzo dziękuję, Małgorzato, za nietypowe, niesztampowe pytanie. Za 10 lat. Gdzie siebie widzę? Będę robić filmy. Nie wiem, czy będą dalej to reportaże, ale będę robić filmy, bo robienie filmów, chodzenie z kamerą jest dla mnie takim, powiedziałbym, troszkę takim lekarstwem. Ja jestem w stanie się wygadać, ja jestem w stanie, lubię po prostu chodzić z kamerą, opowiadać. Taką zajawkę. Mam taką zajawkę. Lubię odpalić kamerę i sobie do niej trochę pogadać. No, co będzie za 10 lat? Nie wiem. Nie wiem. Będę robić filmy. Może jakiś biznes odpalę? Może zacznę robić skarpety? Nie wiem, muszę się zastanowić. No, przydałoby się trochę, tak wiecie, powiedziałbym, stanąć na cztery łapy. Jakby to nie brzmiało. Idziemy dalej. Grasz w jakieś gry? MacPeter pyta. Powiem wam, że nie mam czasu grania w gry. Ale jedną z tych, nie wiem, czy dalej działa transmisja. Nie wiem, czy dalej działa transmisja, ale mam nadzieję, że działa transmisja. Jedna z takich gier, do których lubię wracać, to jest gra Tibia.
Tak, gra Tibia, ewentualnie Diablo. To są takie dwie gry, do których lubię wracać. King Jan Sobieski, ty naprawdę wyglądasz na prawdziwego podróżnika, odkrywcę. Może byś pokazał te egzotyczne rośliny lub drzewa? Pokażę. Nie ma problemu. Pokażę w najbliższym odcinku z Gany. Zajrzymy do lasu tropikalnego. Więc robi się na zamówienie. Wanda Woźniak, kierowniku, widać, że lubisz zwierzęta. Czy w rodzinnym domu miałeś jakieś swoje zwierzątko? Wanda, nie miałem w swoim rodzinnym domu żadnego zwierzątka. Miałem kiedyś rybkę. Miałem kiedyś rybkę Elvisa. No i jak Elvis odszedł, to było to dla mnie ciężkie na tyle, że nie zdecydowaliśmy się później już na żadne zwierzątko. Ale tak, to prawda, jestem sympatykiem psów i kotów, podkreślając fakt, że z psami to mam na pieńku. Z czarkami. Te czarki, to powiem wam, że brońcie. Pamiętam taką sytuację. W Rosji jadę sobie, w Rosji byłem miesiąc. Jadę sobie w Rosji na jakimś zadupiu totalnym. Od Polski to może jakieś, nie wiem, 5000 kilometrów na wschód. Jestem na jakiejś wiosce zabitej dechami. O, tam biegnie na mnie chmara czarków. Słuchajcie, no nie wiem, z 9, 10 sztuk. Takie małe, duże, ponad kolano. Obkrążają mnie. I to ujadają praktycznie, po prostu już przy mojej tej kostce są. Jeden ruch i od razu już tam by rwały tę skarpetę. Powiem wam, że tyle sytuacji, co ja już miałem z czarkami. Stres. To jest stres. Panie szefie, kiedy Ameryka Południowa? Adi, Ameryka Południowa, uno momento. Jak będzie habla español poquito. Kierowniku, czy w Afryce ludzie mają dietę od brokuła? Kurczę, nie wiem teraz, jak to rozegrać. Znaczy rozegrać, czy brokuł dosłownie, czy brokuł w przenośni? Jeżeli w przenośni, no to jest dieta, jest dieta. Jest dieta brokułowa. Jest bardzo tania dieta brokułowa. Betty, mój 4-letni synek ogląda ze mną twoje filmy. Bardzo mnie to cieszy, Betty. Pozdrów synka, 4 lata. Młody adept. Młody adept. Adept. Czy myślisz, Mac Peter, jak myślisz, pieniądz rządzi światem? Niestety tak. Niestety tak. Ogromne. To widać, wiecie co, tutaj nie trzeba w ogóle się rozwlekać zbytnio nad tym, czy pieniądz rządzi światem. Wystarczy zobaczyć na przykładzie Afryki, w jaki sposób duże przedsiębiorstwa, ogromne takie molochy wydobywcze, na przykład minerały skupiające się na eksportowaniu minerałów z Afryki, jak mocno wpływają na lokalne społeczności. No i tak. Idziemy dalej. O, jest i Adrian. Adrian Michalski. Stały widz na kanale. Pozdrawiam serdecznie Adrianie. Pozdrawiam wszystkich też innych stałych widzów, którzy są. Bardzo cieszę się, że jest też grupa już nowych widzów. Kto nie subskrybuje ogólnie kanału, to weźcie, zróbcie subskrypcję. To zaraz o tutaj ten licznik pod czarkiem zacznie tak w górę iść, trrr, i zbliży nas do celu. Pamiętajcie, subskrypcja pozwala otrzymać powiadomienie, na przykład między innymi o takiej transmisji na żywo, jak aktualnie jest prowadzona. Danka pyta, dlaczego oni wypalają dżunglę? Prosta odpowiedź, Daneczko. Dżungle wypalają po to, żeby stworzyć większy areał na pola uprawne, między innymi na palmy olejowe, między innymi na kukurydzę,
bądź na przykład na kasawę, bądź jam. Więc tak, rolnictwo. A z tego rolnictwa, i to jest rolnictwo ekstensywne, czyli wycisnąć jak najwięcej się da z jak najmniejszego areału. Karol mówi: Tomek, czego się nie chwycisz z Hanią, to w złoto obracasz. Masz ogromny talent z Hanią, możecie góry przenosić. Bardzo dziękuję, Karolu, to bardzo miłe. Powiem wam, że miłe słowa to naprawdę, to jest skarb. To jest skarb. Mówcie miłe słowa swoim bliskim. Ja wiem, że zapominamy o tym, ale powiedzcie dzisiaj o sobie bliskiej miłe słowo. Może zadzwońcie do mamy. Może powiedzcie swojemu partnerowi coś miłego po prostu, bo tak często zapominamy o tym. Czy kraje muzułmańskie są bezpieczne od chrześcijańskich? Ktoś chciał napisać katolickich, chrześcijańskich. W zależności dla kogo i w zależności, tak, w zależności dla kogo, bo nie ma czegoś takiego jak, dla mnie osobiście, kraje muzułmańskie są bezpieczniejsze, ale niekoniecznie to się sprawdzi do każdego. Idziemy. Piotrek Putko, a w Siemiatyczach teraz minus 1, rano było biało, od środy będzie blokada, mnóstwo w turnie i w tonkielach z Afryki nici. Piotrze Putko, jeśli się nie mylę, to mój kumpel z gimnazjum i z podstawówki. Serdecznie pozdrawiam, Piotrek. Puf. Idziemy dalej. My nie lubimy nosić brody. Gryzie nas w buzi. Nie będziemy na siłę jej nosić, się dopasowywać. To jest wolność osobista. Niech oni respektują naszą kulturę, obyczaje, prawa człowieka oraz zwierzęta. Tutaj koleżka napisał w odniesieniu do Afganistanu. Wiesz co, powiem ci tak, odpowiem ci krótko. Z jednej strony masz rację, ale walka, żeby udowodnić komuś to, że ty nie musisz się dostosowywać, to trochę taka walka z wiatrakami. Bo jak jedziesz w podróż i nie dopasujesz się, to ty tracisz, to nie oni tracą. To tak samo jak tutaj w Afryce, ktoś cię oszukuje, ktoś ci mówi cenę 10 razy wyższą, ty tego nie kupisz, to ty tracisz, bo ty tracisz, po pierwsze, nie kupiłeś ananasa 10 razy drożej, po drugie, nie zjadłeś tego ananasa, po trzecie, zmarnujesz czas na to, żeby znaleźć kolejnego sprzedawcę z ananasem, po czwarte, we wszystkich sferach tracisz. I tutaj ja uważam osobiście, że nie ma co iść w zaparte, że w życiu trzeba być elastycznym i nie ma co tam stawiać się i cwaniakować na zasadzie: o, nie będę, nie wiem, zakrywał kolan w kraju muzułmańskim, bo to jest wolność. Co ci szkodzi zakryć kolana? Co ci szkodzi ponosić trochę brodę? Wyrąbane. Powiem wam, że może się u was trochę przycinać, ale mnie to nie ten, nie. Ale mnie to nie deprymuje do tego, żeby przestać mówić do was. Sprawdzę jeszcze, ile mam internetu, bo zaraz jak mi wywali z braku internetu, no to też. Mając świadomość, że internetu już jest mało i taką właśnie. Pamiętajcie, w życiu pokora jest dobra. Ja się uczę pokory, bo ja nie jestem w te klocki dobry. Warto czasami przymknąć oko, czasami po prostu przemilczeć pewne sprawy, iść dalej i tyle. Ja na przykład w Afryce, jak mnie ktoś denerwuje, to chociaż tak czasami chciałbym na przykład
Ale myślę sobie tak później. I po co ci to kierowniku? Przecież można spokojnie. Ale myślisz sobie... Ale nie, później sobie myślisz, że jedno złe uderzenie może narobić kłopotów. Ale nie tylko takich kłopotów, wiecie, no... jakby to powiedzieć, sfery społecznej, że nie wiem, trafisz do więzienia gdzieś tutaj na Zadupiu, ale też kłopotów na przykład zdrowotnych, ponieważ niektóre choroby przenoszą się drogą kropelkową, czy też przez krew. Więc ja sobie tak zawsze myślę, ja już się nauczyłem w życiu, powiem wam, że często warto po prostu pewne rzeczy przemilczeć, ugryźć się w język i iść dalej po prostu. Iść dalej. To zabrzmiało filozoficznie. Bo to było filozoficzne. No właśnie. Idziemy. O kurczę, jakie trudne pytania. Miejcie... Panie drogi. Miej litość. Czytam dalej. Jakiego kraju w Afryce nigdy nie odwiedzisz? Dlaczego? Radku, nie ma żadnego takiego kraju, którego nie odwiedzę. Będę w każdym kraju świata. Kwestią jest tylko czas kiedy tam dotrę. Dlaczego tak mówię? Bo nie w podróżowaniu, moja ideologia podróżowania nie polega na tym, żeby wskoczyć i wyskoczyć z kraju, bo to trochę mija się z celem. Mógłbym w przeciągu roku być spokojnie w 120 krajach. Spokojnie. Tylko że to nie o to chodzi. Idę dalej. Kinga. No widzę, że tutaj trochę tak tutaj Kinga tak negatywnie. Uchodźcy się jakoś do nas nie dostosowują, a socjal płynie jak woda w Nilu. Wiesz co, nie można wrzucić wszystkich do jednego worka. Nie można wrzucić wszystkich do jednego worka, bo są ludzie, którzy się nie dostosowują i są ludzie, którzy się dostosowują i fantastycznie sobie radzą. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w ten temat. Ale faktycznie jest duża część uchodźców, imigrantów ekonomicznych, bo trzeba rozróżnić. Uchodźca to uchodzi z kraju ze względu na złą sytuację polityczną, na złą sytuację, nie wiem, sytuacja, która w jego kraju zagraża jego życiu. On uchodzi, ratuje swoje życie. A tutaj mamy bardzo często, moi drodzy, mamy przypadki imigrantów ekonomicznych, czyli ludzi, którzy szukają lepszego jutra, lepszego bytu. Więc ci ludzie faktycznie, no, jest część, nawet duża, która korzysta śmiało z zapomóg z socjalu. Z drugiej jednak strony, jak spojrzymy na demografię Europy, czy też samej Polski, no to mamy demografię na minusie. Czego się spodziewacie, moi drodzy? Jeżeli Europa jest demograficznie na minusie, przyrost urodzeń jest niższy niż przyrost zgonów, to ci ludzie skądś muszą przyjść. Oni skądś muszą przyjść. Gdzieś te ręce do pracy muszą być. Jeżeli faktycznie jesteśmy jako Europa tak rozwiniętym kontynentem, to nie wiem, może roboty zastąpią braki dłoni do pracy, ale no, w przyrodzie musi być balans. Jestem za tym, bo my Polacy jesteśmy jedną z najbardziej adaptacyjnych nacji na świecie.
Gdzie byśmy nie pojechali, to tam odnajdziemy się, powiedziałbym, mistrzowsko. Stany, Kanada, Islandia, Anglia. My jesteśmy narodowością, która jest my jesteśmy po prostu jak podróżnicy. Zobaczcie, przecież na Islandii mniejszość narodowa największa Polacy. Anglia, Polacy. Belgia, ogromna część społeczności Polacy, obcokrajowców. Stany Zjednoczone, Polacy. My się zawsze dobrze zakręcimy. No i powiem wam, że bardzo często też Polacy mają dobry fach w ręku, nie? Zawsze dobrze mówią o Polakach. Pomijam już ten aspekt, że źle też mówią, no bo mogą źle mówić, no. Wiadomo, nie zawsze jest tak, wiecie, pozytywnie. Panie Tomku, czy myśli pan o podróży do Korei Północnej? Tak, myślę o podróży do Korei Północnej, ale nie chciałbym trochę uczestniczyć w teatrze na zasadzie, bo Koreę Północną można zwiedzić z przewodnikiem wyznaczonymi tylko i wyłącznie trasami. A mi się to nie podoba, więc poszukam innej drogi na zwiedzenie tego kraju. Jamajus 84 pisze: a tak poza tym, to cały czat powinien dać kciuka w górę. Dokładnie, dajcie kciuka w górę pod tym czatem. MDB, świetny kanał, dopiero odkryłam i nadrabiam, stylem bardzo przypomina Wojciecha Cejrowskiego. Bardzo dziękuję, witam na kanale nie tylko ciebie, ale wszystkich nowych widzów. A ja się boję, że te kraje się niedługo skończą i kierownik się skończy. Nie, słuchajcie. Jest tak dużo krajów. Ojejku, jest po prostu, to jest temat nie do zdarcia. Jest tak dużo krajów do odwiedzenia. Biorąc pod uwagę, że nie będę jechał do kraju i nie będę w tym kraju tylko i wyłącznie 2 dni albo 1 dzień, no to jest tych krajów tak dużo, że spokojnie jeszcze przez x lat będę spokojnie w stanie, moi drodzy, robić filmy. Czekajcie, wytestuję sobie nową opcję. Wow, ale opcje są. Fu, fu, fu. Czekajcie, ale fajne. Niezłe to jest. Dobra, jeszcze jedna tylko.